Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Usłysz, Pania, i ulituj się. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Razem z Maryją rozpoczynamy Eucharystię. To nowa Pascha, przejście ze śmierci ku życiu. Pascha, bo zostanie za chwilę dokonane przeistoczenie, cudowne przeistoczenie białego opłatka i wina w przenajświętsze ciało i przenajdroższą krew Chrystusa. Pan dokonuje tej Paschy dla nas, aby nas przemienić w siebie, abyśmy byli bardziej ludzcy. Co to znaczy być ludzkim i co to znaczy być człowiekiem? To kochać, obdarzać drugiego miłością, przeczystą, bezinteresowną i przyjmować też tę przeczystą, bezinteresowną miłość od drugiego człowieka. Witam w sposób szczególny współbraci kapłanów, witam zarząd katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana z księdzem Ryszardem Umańskim na czele. Witam Was, drodzy bracia pielgrzymi, siostry zakonne i tych wszystkich, którzy łączą się z nami w sposób duchowy. A intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Ryszard Umański, asystent oddziału w Częstochowie, Civitas Christiana, modli się w intencji całego katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana, które dziś rozpoczyna wielkopostne rekolekcje. Rekolektantom towarzyszą relikwie błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, które peregrynują po różnych oddziałach wspólnoty. Kardynał Wyszyński jest patronem stowarzyszenia i w tym roku dziękuję to stowarzyszenie za dar jego beatyfikacji. Stowarzyszenie czuwało z błogosławionym prymasem przy Maryi dzisiaj w nocy. Kolejne intencje to ksiądz Jerzy modli się o zdrowie, łaskę wiary i opiekę Matki Bożej dla prawnuków Anny Prawdzik. Ojciec Antoni prosi o łaskę nawrócenia dzieci Oli i Piotra i ich rodzin oraz łaskę sakramentów dla wnucząt. Ksiądz Edward modli się o Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach, dla rodzeństwa, przyjaciół i sąsiadów z Lwowa. Kolejna intencja to o dar nieba dla Oswalda Drobiszka. Ojciec Pisanko modli się o nawrócenie dla Martyny, ojciec Zoc. Dziękuję za szczęśliwą operację Teresy, prosząc o niej o dalsze łaski. Ja modlę się o Boże błogosławieństwo z okazji 50. urodzin dla Anny Sosnówki. Słabi jesteśmy, grzeszni. Ciągle brakuje nam miłości, cierpliwości do samych siebie, do własnych słabości, ale też ciągle brakuje nam miłości do Chrystusa, który jest obecny w każdym człowieku, w każdym. Przyznajmy się do tych słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry,
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez święte sakramenty. Spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele, i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat, będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Oto Słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana, i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
chwała Tobie, Królu wieku. Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie. U Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie. Chwała Tobie, Królu wieku. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus prawie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do Niego Jezus: idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Tenież drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Od urzędnika do Ojca. Miejsce, w którym się umiera w doczesności, może się stać miejscem poczęcia się prawdziwego życia wiecznego. Tak chciałbym zatytułować, kochani, dzisiejsze słowo. Od urzędnika do Ojca. Miejsce, w którym się umiera w doczesności, może stać się miejscem poczęcia się prawdziwego życia, i to życia wiecznego. Bogaty arystokrata na dworze Heroda Antypasa, tego samego, który żyje w cudzołóstwie i który zciął Jana Chrzciciela, który to Herod uczynił siebie wrogiem numer jeden Jezusa. Na tym dworze służy, pracuje urzędnik. Niczego mu w życiu nie brakuje. Jest dobrze sytuowany materialnie. Sympatyzuje z kulturą rzymską, grecką, a więc jest poganinem. Wszystko jest jakby w porządku do czasu, gdy doświadcza ogromnego bólu, cierpienia. Umiera jego syn. Wtedy świat, powiedzielibyśmy kolekwialnie, trywialnie, lega w gruzach. Odwraca się do góry nogami. Urzędnik, już samo to słowo, kojarzy się z kimś, kto wydaje polecenia, kto jest mocno zdystansowany do drugiego człowieka, kto polecenia i rozkazy, jakie mu się zleca, wykonuje. Ktoś, kto w życiu nie kieruje się sercem. Ktoś, kto nie ma zażyłości bliskiej z drugim człowiekiem. I taki urzędnik, złamany życiowo bólem, którego przyczyną jest choroba jego syna, z Kafarnaum przybywa do Kany, gdzie właśnie przybył Jezus. Panie, uzdrów moje dziecko. A Jezus mówi: idź, twój syn jest zdrowy. Idź, twój syn jest zdrowy. I już urzędnik nie jest nazwany przez Jana Ewangelistę urzędnikiem,
ale jest nazwany człowiekiem. I uwierzył człowiek w Słowu. Jan Ewangelista nie pisze, i uwierzył urzędnik Słowu. I uwierzył człowiek w Słowu. Spotkanie z Jezusem uzdrawia go. Słowo Jezusa, które jest Słowem samego Boga, które ma moc Ducha Świętego, uzdrawia jego człowieczeństwo. Ten, który do tej pory był zimnym mózgiem, może wielkim pyszałkiem, patrzącym na innych z góry, ten, który nie kierował się sercem, nie wyrażał miłości, może ją miał w swoim sercu, ale nie umiał jej wyrazić, też nie umiał przyjąć tej miłości, staje się człowiekiem. Miłość miłosierna, której doświadcza w spojrzeniu Jezusa, w spotkaniu z Nim i jeszcze to słowo pełne nadziei. Idź, Twój Syn jest zdrowy. Macie, kochani, dzieci, kochacie bardzo swoje dzieci i słabym punktem u rodziców są ich dzieci. Jeżeli dzieci cierpią, to rodzic cierpi. Jeżeli dzieci gubią się w życiu, to rodzic cierpi. A tu pojawia się Jezus i jednym słowem mówi, idź, jest zdrowy. Ten, który umiera, to piekło już się kończy, jest zdrowy. Uwierzył człowiek, obudził się w urzędniku człowiek. W spotkaniu z miłością miłosierną i ze słowem cudownym, które przywraca nadzieję. Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedy wraca już nie urzędnik, tylko człowiek, który ma serce, którego serce bije miłością, został ożywione, przebite jakby grotem miłości Chrystusa, mocą Jego słowa, spotyka na drodze swoje sługi. I ci słudzy mówią, gorączka minęła. Syn jest zdrowy. Słowo staje się ciałem. Weryfikuje to słowo. Urzędnik pyta o godzinę. O której godzinie spadła gorączka? O której godzinie mój syn odzyskał zdrowie? Przestał chorować? O 7. Okazało się, że o tej godzinie właśnie Pan wypowiedział słowo do człowieka, do urzędnika. Twój syn jest zdrowy. I jak teraz nazywa? I jak teraz nazywa ewangelista Jan urzędnika? Już nie nazywa go człowiekiem, tylko nazywa go ojcem. I uwierzył ojciec. Uwierzył człowiek, uwierzył ojciec. I uradował się i ucieszył. Jaka nauka dla ciebie i dla mnie płynie z tego tekstu, ze spotkania urzędnika z Jezusem? Wszyscy jesteśmy poranieni. Nasza kondycja jest bardzo mocno zachwiana wskutek grzechu pierworodnego. Ranimy tych, których kochamy. Nawet jak kochamy, to wstydzimy się wyrażać tę miłość. Ale spotkanie z Jezusem, bo ten sam Jezus przecież przychodzi i to samo serce okazane urzędnikowi przychodzi w Eucharystii, aby uzdrowić cię z ran, które zadali ci ojcowie i matki twoje. Bo człowiek często jest taki urzędniczy, uwiesza i buduje swoje poczucie wartości na podstawie własnej wiedzy, wykonywanego zawodu, statusu społecznego i to tyle. Ale nie o to chodzi w człowieczeństwie. W człowieczeństwie chodzi o to, żeby kochać i być kochanym. Uzdrawiany jest w swoim człowieczeństwie urzędnik. Jego słowo, słowo Jezusa ma taką moc. Gdy sięgniemy do tekstu hebrajskiego, to zobaczymy, że słowo, ten termin słowo, słowo Boże brzmi dabar. To słowo wydarzenie. Że jak człowiek usłyszy słowo Boże, wstępuje na niego Duch Pana i przemienia go, uzdrawia jego człowieczeństwo, uzdrawia jego serce. Dlatego tak ważne jest medytowanie Słowa Bożego, spotykanie się z Bogiem w Jego Słowie. My mamy urojony, często zbudowany na podstawie własnych doświadczeń, doświadczeń z własnymi ojcami, matkami, własnych zranień, oczekiwań, obraz Boga, jeżeli nie spotykamy się z Bogiem w Jego Słowie. Bóg jest osobą, a nawet trójcą osób, a osoba osobę poznaje poprzez Słowo, poprzez rozmowę. Można żyć z człowiekiem pod jednym dachem,
nic o nim nie wiedzieć, osądzać go, oskarżać, mieć fałszywy obraz tego człowieka, gdy się z nim nie rozmawia. To pierwszy sens, pierwsza nauka. Drugi sens, druga nauka jest taka, że miejsca, które nam się wydają i sytuacje, które nam się wydają przeklętymi, Bóg może przemienić w błogosławione. Ten człowiek mógłby do końca życia być tym urzędnikiem, niezdolnym do miłości, chorym wewnętrznie mężczyzną, chorym wewnętrznie człowiekiem, bo jak czytamy, uwierzył człowiek, a człowiek to mężczyzna albo kobieta, chorym do końca życia człowiekiem, chorym do końca życia mężczyzną, a więc niezdolnym do bycia ojcem. A sytuacja trudna, najtrudniejsza, jaka może się zdarzyć, jest błogosławioną, bo on już nie liczy na własne siły, na swój majątek, na własną wiedzę, ale uwierza się na Jezusie, bo wszystkie rozwiązania, jeżeli chodzi o uzdrowienie jego syna, po ludzku już nie istnieją. Dlatego przychodzi, przybiega do Jezusa. Bóg jest Bogiem, z którym historia życia zawsze jest błogosławiona. Nawet jeżeli najbardziej byłaby traumatyczna, cierpliwa, cierpiętliwa. Bóg w Jezusie Chrystusie, który ma przebite ręce, nogi i bok, chce ciebie uzdrawiać, bo to jest Jezus zmartwychwstały. Z jego ran na rękach, z jego przebitego serca i z jego ran na nogach płynie życie, pełnia życia. To jest otwarte serce Boga Ojca Trójcy Przenajświętszej w Jezusie Chrystusie. I te rany, rany swojego człowieczeństwa, urzędnik przytula do ran Jezusa. W tej historii uzdrawiany jest i ojciec, i syn, i uzdrawiana jest relacja. Kto wie, co było przyczyną tego, że syn umiera? Skoro był traktowany przez swego ojca urzędniczo, to na pewno ten ojciec nie okazał mu serca, nie wyświadczył mu miłości. A przecież to miłość jest niezbędna do tego, żeby człowiek się rozwijał w swoim człowieczeństwie. To miłość jest niezbędna do tego, żeby człowiek dojrzewał jako człowiek, jako mężczyzna, jako kobieta. W tej historii ocaleni są zarówno ojciec, jak i syn. Urzędnik staje się ojcem, staje się człowiekiem, a syn synem. Ciekawe, że po raz pierwszy, gdy zwraca się urzędnik o uzdrowienie do Jezusa, to nazywa go dziecię moje, tak mówi o synu, paidion, sługa niewolnik, paidion. On swojego syna traktował jak urzędnik, chłopiec na posyłki. Masz to zrobić, to masz wykonać, czemu nie zrobiłeś tego, czego nie wykonałeś, pełno dyspozycji, zero miłości, zero serca. Nic dziwnego, że ten chłopiec umiera. Traktował go jak niewolnika, nie jak syna. Nie ma sytuacji beznadziejnej dla Boga. Każda sytuacja trudna, każda sytuacja, w której cierpisz na upływ życia, gdy zaprosisz do tej sytuacji Jezusa, gdy siłą bólu zjednoczysz się z Nim, przemieniana jest przez Jezusa w sytuację błogosławioną, życiodajną. Zbawiani i ocalani są urzędnik, który już jest ojcem, i jego syn, który nie jest już dla ojca niewolnikiem, sługą, ale jest jego synem. Wkracza miłość miłosierna poprzez osobę Jezusa i poprzez jego słowo. To jeszcze nie wszystko. To uzdrowienie ma miejsce w Kanie. Ile to uzdrowień jest w Kanie Jasnogórskiej? Ile to uzdrowień serc? Ile to uzdrowień fizycznych, psychicznych, duchowych od wieków? Tutaj króluje Maryja. Urzędnik otrzymuje miłość, która uzdrawia jego i jego syna od Ojca, którego objawia Jezus. Jezus, ponieważ wielokrotnie mówi, że jest zjednoczony z Ojcem, jest ojcowski bardzo. Ten urzędnik czuje się jak dziecko przy Jezusie, który go ratuje. Doświadcza miłości Ojca, ale doświadcza też miłości Matki, bo wszystkie cuda, wszystkie uzdrowienia dokonują się przy udziale Maryi. Wszystkie. Święty Bonaventura naucza nas, że tylko Maryja
jako jedyne ze stworzeń, jako jedyna z istot ludzkich, była w stanie bez pośrednictwa przyjąć ogrom łask od Pana. Dlaczego? Bo ma serce niepokalane. Wszystkie cuda, jakich człowiek doświadcza od Boga, płyną przez niepokalane serce Maryi. Dlaczego nie jest wspomniana w tej kanie z Ewangelii Maryja? Bo Maryja jest ukryta. Maryja towarzyszy duchowo nieustannie swojemu synowi. Maryja jest ukryta i towarzyszy nieustannie urzędnikowi i jego synowi, ich sytuacji. Ona jest matką. Maryja nie staje się naszą matką na Golgocie. Na Golgocie Jezus objawia to, że Maryja jest naszą matką. Maryja staje się naszą matką wtedy, gdy poczyna w swoim łonie, pod swoim sercem Syna Bożego, głowę mistyczną Kościoła. My tam stajemy się jej dziećmi. Maryja na pewno, choć ukrywa się, bo jest pokorna, modliła się, prosiła, wstawiała, prosiła Jezusa o to, aby uzdrowił urzędnika, jego serce skamieniałe do tej pory i aby uzdrowił jego relacje z Synem. Doskonałą interpretacją, charakterystyką tego, co spotkało urzędnika, już nie mówmy urzędnika, ojca i jego syna, jest wypowiedź dobrze wam znanego świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort o Matce Bożej. Została ona napisana w traktacie o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej. Najwyższy uczynił Maryję jedyną skarbnicą swoich bogactw i jedyną szafarką łask, aby według swojej woli uszlachetniała, podnosiła i wzbogacała ludzi, aby wprowadzała kogo zechce na wąską drogę wiodącą do nieba, aby przeprowadzała kogo zechce, mimo wszelkich przeszkód, przez ciasną bramę życia, aby wreszcie dała tron, berło i koronę królewską, komu jej się podoba. Na tę wąską drogę do nieba wprowadziła Maryja poprzez Jezusa, urzędnika z Kafarną, na drogę miłości. Kto się nie nauczy kochać na tym świecie, ten niech sobie wybije z głowy niebo. A jak łatwo sprawdzić, jaka jest moja duchowość, jaka jest kondycja mojego serca? Wystarczy odnieść to serce do drugiego człowieka, zwłaszcza do tych, których trudno kochać. Jeżeli kogoś ci trudno pokochać, bo jest trudny, wszyscy jesteśmy trudni, wołaj do Maryi: Mamo, udziel mi tej łaski. Ja sam z siebie nie umiem pokochać tego człowieka. Proś Jezusa, aby udzielił mi tę łaskę. Maryja jest tą nową Jerozolimą, o której dzisiaj naucza nas Trito Izajasz. Nowa Jerozolima, nowa ziemia nieskalana, w której poczyna się Syn Boży, która to poprzez poczęcie z Ducha Świętego zaślubia się z Trójcą Przenajświętszą. Słyszeliśmy, że ta nowa Jerozolima jest pełna wesela, pełna radości. I tę radość, pełną wesela i pełną radości daje swojemu pokoleniu. A my jesteśmy pokoleniem Maryi. My jesteśmy jej dziećmi. Dlaczego? Bo weszliśmy w Kościół poprzez Chrzest Święty. Bo jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusa. Bo jesteśmy członkami mistycznego ciała jej Syna. My jesteśmy tym pokoleniem, które jest wezwane do radości, do miłości. Jeruzalem z języka hebrajskiego oznacza nauka pokoju. Masz pokój w sercu? Mimo tego, że świat jest w bardzo trudnej sytuacji, chcielibyśmy powiedzieć, jest lękogenny. Jest wiele powodów do tego, żeby się lękać. Wiele powodów. Ale czy ty masz pokój w sercu? Jeżeli masz pokój w sercu, to znaczy, że w twoim sercu króluje najświętsze serce Jezusa i niepokalane serce Maryi. Amen. Do Boga za wstawiennictwem naszej kochanej Matki Maryi zanieśmy nasze prośby. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby nieustannie się wewnętrznie odradzała i zapowiadała nadejście nowego nieba i nowej ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych,
aby ten czas kateches zaowocował jeszcze mocniejszym przylgnięciem do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy oddają się ofiarnie trosce o uciskanych, biednych i potrzebujących, aby ich praca cieszyła się społecznym uznaniem i szacunkiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zaniedbujących praktyki religijne, aby dzięki świadectwu życia chrześcijańskiego swoich bliskich i sąsiadów zapragnęli doświadczenia Bożej miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby zabiegi lekarskie i życzliwa pomoc najbliższych pomogły im odzyskać upragnione zdrowie. Ciebie prosimy. Módlmy się za Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, abyśmy rozpoczynające się rekolekcje wielkopostne przeżyli w duchu otwarcia na Boże światło. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, przybyłych na mszę świętą, abyśmy umacniali się w wierze i innych cnotach oraz świadczyli o Bożym działaniu w naszym życiu. Ciebie prosimy. Dobry Boże, rozkochuj nas w ciele i krwi Chrystusa, w Jego słowie. Rozkochuj nas w Maryi, naszej Matce. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Pokładam w Panu ufność swą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność swą, zawsze ufam Jego słowu. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, racz wysłuchać, Panie, prośby mej. Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, usłysz modły i błagania. Pokładam w Panu ufność, zawsze ufam Jego słowa. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, tuż przed gniewem Twym ostoi się, lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy kornie Ci służyli. Pokładam w Panu ufność, zawsze ufam Jego słowu. Módlcie się, bracia i siostra, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, udziel nam owoców ofiary, którą Tobie składamy. Oczyść nas ze skłonności do złego i odnów w nas życie łaski przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów.
pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, papieżem seniorem Benedyktem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, naszych umiłowanych rodzicach. W rocznicę śmierci polecamy świętej pamięci Oswalda Drobicze, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Janem Pawłem II, ze świętą siostrą Faustyną, apostołką Bożego Miłosierdzia, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobiona pierwsza. Komunia Święta będzie udzielona przez środek kaplicy Matki Bożej. Twej nauce chcę,
że w postaci chleba podajmy się bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte słowstwo człowieczeństwo raz. Módlmy się. Panie nasz Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, odnów i uświęć nasze życie i doprowadź nas do wiecznej Ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. A teraz, kochani, pobłogosławię was relikwiami błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, którego tak pięknie ukształtowała Nowa Jerozolima, Maryja. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Cóżem ci uczynię?